Wiele osób mi mówi, że najlepsze ciasto to takie ciasto, które zrobi się szybko, jest smaczne i zawsze wychodzi. Jedno z takich ciast dzisiaj właśnie przygotujemy. Zacznę od posiekania orzechów. Nie będę siekał ich bardzo drobno. Orzechy mam już posiekane. Możemy zacząć robić ciasto. Do miski wsypię mąkę. Troszkę zostawię. Od razu dodam kakao, też przesieję przez sitko. Dodam cukier, żółtka, masło pokroję w kostkę. Dwie łyżeczki proszku do pieczenia. Orzechy, które wcześniej posiekałem i kwaśną śmietanę. Wszystkie składniki razem zagniatam. Jeszcze wyrobię troszeczkę. Podzielę ciasto na dwie połowy. Zawinę w folię spożywczą. Ciasto wstawiam do lodówki na godzinkę, półtorej godzinki, żeby nam ładnie ściągnęło. Posiekam orzechy. Nie za drobne kawałki, żeby orzech był wyczuwalny. Wszystko wrzucam już do jednej miski. Śliwki potnę w takie cząstki. Jabłka mam już obrane. Pokroję je w takie grubsze kosteczki. Pokrojone jabłka do miski. W zależności od tego, jak słodkie są i jabłka, i śliwki, możemy dodać trochę cukru trzcinowego, ale jeżeli i jabłka, i śliwki są wystarczająco słodkie, nie musimy oczywiście tego robić. Ja oczywiście nie byłbym sobą, jeżeli nie dodałbym odrobinę cynamonu. Dla mnie połączenie jabłek, orzechów, śliwek z cynamonem jest naprawdę rewelacyjne. Ciasto mi się już ładnie schłodziło. Jak na razie nie przypomina ciasta. Bardziej przypomina jakąś wędlinę. Ale uwierzcie mi, będzie naprawdę bardzo smaczne. Do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia rozsypuję pokrojone w kostkę ciasto. Staram się tak rozłożyć ciasto, żeby nie było widać dna. Jabłka rozkładam w foremce. Pomogę sobie rękoma. Drugą część naszego ciasta, dokładnie jak tą pierwszą, będę kroił w kostkę. Tylko teraz już będę się starał bardzo ładnie te kosteczki oddzielić od siebie. Będę odrobinę przesypywał mąką. Takiej kruszonki jeszcze nie robiliśmy. Chodzi mi o to, że w tej kruszonce, jak teraz tak posypiemy ciasto i tak ładnie się nam zapiecze, to orzechy później bardzo fajnie chrupią. Tak jak na spodzie widzieliście, starałem się nie za mocno, ale delikatnie przyciskać ciasto do dna, żeby się raczej przykleiło i stworzyło bardziej stabilną podstawę. Tak tutaj na górze tylko rozkładam ładne kosteczki. Piekarnik wcześniej nastawiłem na temperaturę 180 stopni. Czas pieczenia 40-45 minut. Ale pięknie pachnie. Zobaczcie, jak ładnie utrzymało strukturę kostek. Przyprószę boki. Skromna dekoracja. Wygląda bardzo ładnie. Wiem, że smakuje rewelacyjnie. Jest proste w wykonaniu. Naprawdę bardzo polecam. Spróbujcie tego ciasta, bo jest naprawdę bardzo smaczne.